Paulina, miałaś jakąś. Paulina, pyta ciebie, czy masz jakąś wpadkę? O wpadkach teraz będzie. Wpadka na koncertach dodam. No miałam kilka. Raz mi się złamał obcas i nie miałam innych butów i pół koncertu udawałam, że go mam. W sensie stałam na palcach po prostu, jedną nogą, stopą. Co nie było łatwe. Co czy zapomniałaś mówię? Tekstu na scenie? Czy, nie, czy był koncert, że nie zapomniałam się zapytać? Ja po prostu naprawdę chyba na każdym gdzieś tam coś przeinaczę i zawsze mi śmiesz, jak fankluby przyjeżdżają, bo wiesz, tak ludzie tak nie zawsze wszyscy znają. I tak zawsze w ogóle wiesz, pod sceną tam, a ja wiesz, pokazuję im wtedy nu. Ale po prostu rzeczywiście zdarza mi się mylić teksty. No największa moja wpadka, której po prostu do końca życia będę miała wyrzuty sumienia, jak pomyliłam tekst, wiesz, Jacka Kaczmarskiego na koncercie dla niego. I to było okropne, bo ja zaśpiewałam na próbie Źródło i się wzniosłam na wyżyny po prostu swoich możliwości. Super mi się to śpiewało. A przyszła kamera Polsat, wiesz, relacja na żywo, wyśmienita publiczność w sali kongresowej i pomyliłam tekst i to było okropne, no. To było swoje mylić, to pół biedy, ale już jak śpiewa czyjeś, no to nie powinno się. Ostatnio był koncert Marka Grechuty. Zaśpiewałam dwie piosenki w Krakowie i się udało bez pomyłki, także się bardzo cieszę, to piękne teksty. Z innej beczki pytaniem, chyba Zytka zadała. Zyta jest? Cześć Zyta! Naprawdę Zyta. Jest Zyta? Jest Zytka, tak. Zgodziłabyś ale się na pewnie sesję? Ale mam nadzieję, że to ty Zyta jesteś, bo to Zyta to z fanklubu. Z fanklubu. To Zyta napisz, czy to ty. Napisz Zyta, czy to ty. No. Zgodziłabyś się na sesję w Playboyu? To nie Zyta. Ona by nie zadała jego pytania. To już widzisz, mogłabym ci zadać pytanie i od razu byś wiedziała, że to nie Zyta, to nie jest ta Wiesz Zyta. Co, nie, no bo w Playboyu no, miałam tak A ona mówi, raz... to ona. Tak? Tak. A, widzisz, tak to ja. Głupie pytania mi zadajesz, przecież wiesz, że nie. Nie, bo chodzi o to, że ja do Playboya, wiesz, to mniej więcej raz w roku dzwoni Playboy, czy nadal nie chcę, czy może coś się zmieniło. Ja uważam, że piękna sesja jest jak wiesz, super zrobiona, niewulgarna, jest jak najbardziej jakby mile widziana, no ale jakby nie czuję takiej potrzeby, wiesz o co chodzi, że no nie czuję takiej potrzeby, nie wiem co więcej dodać, no żeby po prostu no pokazać teraz. Goły tyłek. Dzwoncie, no nie, no. Raz w roku mogę odbierać od was telefon. Miałam teraz naprawdę, uważam, przepiękną sesję z Robertem Wolańskim do Gali. Uważam, bardzo odważna sesja. Mimo, że wielu zdjęć tam nie zobaczycie, no bo wiadomo, że nie mogą wejść wszystkie, ale były zdjęcia bardzo piękne, też inne i to była bardzo odważna sesja, ale właśnie fajnie, że jest ten coś niedopowiedzianego, że jest jakaś tajemnica, no. A teraz Bobra pokazać, przepraszam, ale co to da, po prostu, wiesz. No nie wiem, może kiedyś się zdecyduję jakąś super piękną, zakamuflowaną. Ile miałaś lat, jak miałaś pierwszego pytania, to też chyba Zyta zadała. Że co? Ile lat miałaś, jak miałaś pierwszego chłopaka? Tiffany. Ale pierwszy w sensie fizy... Proszę sprecyzować właśnie, pytanie. Właśnie, nie, bo pierwszego chłopaka to w przedszkolu, no, po prostu byłam zakochana. Pamiętasz już. Pamiętasz imię jego? Ja na imię miał? Ja strasznie dużo pamiętam, naprawdę, wiesz co, ja przyrzekam się teraz, że ja pamiętam rzeczy na przykład z maluchów, jak miałam 3 lata, jakieś wyrywkowo oczywiście, ale naprawdę strasznie, nie mam za bardzo do twarzy, do nazwisk, ale jakoś dużo pamiętam sytuacji z mojego życia. Nie no, pamiętam w przedszkolu, mega się kochałam w Maćku Domskim, który po prostu był rudym, super przystojnym łobuziakiem, po prostu byłam zakochana w nim, no, na maksa. To była miłość po prostu, która mnie w ogóle, Jezu, miałam 3 lata, to jest... Jesteś kochliwa, wiesz? Bardzo, ale on w ogóle mnie olewał.